Dawno się nie widzieliśmy. Doktor Jacek Sokołowski, politolog Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. No, pan... Nie widzieliśmy się, bo mnie pani nie zapraszała. Oj, no dobrze, ale to zdążyliśmy stęsknić się za sobą, więc tym bardziej mam nadzieję, że nasza rozmowa będzie ciekawa, ale już tak zupełnie serio, panie doktorze. Słyszał pan przed chwilą wiceministra obrony, ministra Ociepę, który mówi, że dziennikarze w tym konflikcie na polsko-białoruskiej granicy mają do odegrania ogromną rolę. Takie słowa padły. Mówił pan minister o tym, że dziennikarze powinni zostać dopuszczeni do pracy na granicy właśnie, ale ja miałam wrażenie, słuchając tej debaty w Sejmie i mając jakąś wiedzę na temat tego projektu, że no chyba nie ma takiego przekonania w PiS-ie, że dziennikarze powinni w sposób swobodny i wolny mogli wykonywać swój zawód no właśnie w rejonie tego konfliktu. Jak pan sądzi? Panie redaktor, mi się bardzo podobała wypowiedź pana ministra, ponieważ stoję na stanowisku, że hipokryzja jest hołdem składanym cnocie i jest jednym z najważniejszych mechanizmów regulujących życie społeczne, również życie polityczne. Także bardzo dobrze, że pan minister taki hołd składa. Realnie to myślę, że PiS ma ogromny problem z dziennikarzami na granicy. Nie chciał ich dopuszczać i szczerze mówiąc widzę pewne racje obozu rządzącego. Sytuacja medialna obozu rządzącego wygląda tak, że w sytuacji niesłychanej polaryzacji i niesłychanego upolitycznienia mediów dwóch stron sporu politycznego w Polsce, do której to polaryzacji, do którego to upolitycznienia mediów PiS oczywiście w ogromnym stopniu rękę przyłożył, ale nie tylko PiS, w sytuacji takiej polaryzacji i takiej stronniczości mediów, jaką mamy w Polsce, nie dziwię się, że PiS bał się, że media na granicy, wpuszczone na zasadach, nazwijmy to, uczciwych, równych, wolnych, będą oznaczać, że konflikt będzie relacjonowany w sposób skrajnie nieprzychylny dla polityki PiS-u, a to będzie częścią destabilizacji, która, jak sądzę, była przez Łukaszenkę i przez Putina planowana, która była w ten konflikt wpisana. Także muszę tu powiedzieć, że dostrzegam pewne racje po stronie obozu rządzącego, co nie znaczy, że mi się podoba, że tak ta sytuacja wygląda. Ja bym też chciał, żebyśmy mieli transparentny rząd i rzeczywiście niezależne i bezstronne media, które mogłyby ten konflikt relacjonować. Mam poważne obawy, że nie mamy ani transparentnego, uczciwie grającego rządu, ani uczciwych, niezależnych mediów, które mogłyby ten... Panie doktorze, powinnam się na pana śmiertelnie obrazić. No proszę się obrazić, pani redaktor. To jest przykre, co ja mówię. Coraz rzadziej też bywam w mediach. Nie ale bez ja powodu. myślę, panie doktorze, że ta pana ocena wobec wielu dziennikarzy jest bardzo krzywdząca jednak mimo wszystko. Ja uważam, że wobec wielu poszczególnych indywidualnych dziennikarzy na pewno tak. Dlatego ja się staram zrobić zastrzeżenie, że nie używam tutaj takiego kwantyfikatora całkowitego, że wszyscy zawsze. Natomiast prawda jest taka, że przestrzeń dla niezależnego i bezstronnego dziennikarstwa niesłychanie się w Polsce skurczyła oraz, że narracje medialne są bardzo poważnym elementem konfliktu hybrydowego. No dobrze, panie doktorze, no ale w sytuacji polaryzacji tej sceny dziennikarskiej także, jeżeli już, no ja się będę nadal sprzeciwiać, ale okej, no idźmy tym pana tropem, no to lepiej w ogóle nie mieć wolnych mediów, w ogóle ich nie dopuszczać do pracy w takiej sytuacji, ponieważ są spolaryzowane, no przecież się kupy nie trzyma. A tu przechodzimy, pani redaktor, do trochę szerszego kontekstu, który warto by było poruszyć, że my w tym konflikcie w ogóle nie mamy dobrych opcji. Ani my jako kraj, ani obóz rządzący. I jakby tutaj ten problem, który się zarysował w naszej rozmowie dotyczący tego, czy wpuszczać media, czy nie wpuszczać, jak je wpuszczać. Proszę zwrócić uwagę, że ja nie bronię stanowiska rządu, natomiast ja pokazuję, że ono w jakiś sposób jest dla mnie zrozumiałe, przy też całej świadomości, że rząd ponosi współodpowiedzialność za to, że sytuacja na rynku medialnym jest taka, a nie inna. Natomiast patrząc troszeczkę bardziej globalnie na ten konflikt, to my jesteśmy w sytuacji fatalnej, bo ten konflikt z założenia myśmy już przegrali. Dlatego, że w tym konflikcie nie jest istotą jego to, czy grupa migrantów mniejsza czy większa przejdzie, czy nie przejdzie. Istotą tego konfliktu jest, czy Białoruś zostanie całkowicie podporządkowana Rosji i czy Europa Zachodnia to zaakceptuje pod groźbą szantażu gazowego i czy ostatecznie otworzy Nord Stream 2.
I uważam, że te dwie rzeczy niewątpliwie się staną, mimo tego, że ostatnio Niemcy wstrzymali certyfikację rurociągu, to myślę, że obydwa te cele to są prawdziwe cele polityki Putina, w której Łukaszenka jest tylko narzędziem. Narzędziem nieposłusznym, narzędziem trudnym, które też stawia Putinowi opór, ale które jednocześnie nie przestaje narzędziem Putina być. I myślę, że obydwa te cele Putin zrealizuje i z tego punktu widzenia, jeżeli tak potraktować ten konflikt, to ten konflikt już jest przegrany. Mhm. I to, co zostało rządowi, to tak naprawdę minimalizowanie strat w tym konflikcie, a jakby decydując się na jakiś dobór narzędzi do minimalizowania strat, ja bym chciał wskazać, że rząd jest niesłychanie ograniczony w tym doborze środków, które ma do dyspozycji, bo oczywiście nasz rząd tego nie przyzna i wielu z nas chciałoby wyprzeć tę niewygodną prawdę. My jesteśmy państwem bardzo słabym, a słabe państwo ma po prostu ograniczoną ilość środków, których może użyć w sytuacji kryzysowej. My w tej sytuacji kryzysowej, ja rozumiem oburzenie, które budził sposób rozgrywania tej sytuacji przez rząd i też jakby zdaję sobie sprawę, że rząd częściowo wykorzystywał tę sytuację do podbicia sobie słupków popularności, że sytuacja zagrożenia sprawia, że ludzie opowiadają się po stronie rządzących, jeżeli rządzący robią coś, co sprawia wrażenie, że minimalizują to zagrożenie. Natomiast moim zdaniem tak naprawdę też rząd nie za bardzo miał jakiś wielki wybór, jeżeli chodzi o środki, których mógł użyć, dlatego że gdy nie jesteśmy państwem, które dysponuje takim potencjałem, takimi zasobami jak na przykład Niemcy, żeby spróbować tutaj zorganizować choćby i korytarze humanitarne, którymi można by tych. No dobrze, panie doktorze, wejdę w słowo w tej chwili, dlatego że pan mówi o tym, że nie mieliśmy jakichś tam środków, żeby tę sprawę rozegrać, ale gdybyśmy na przykład nie konfliktowali się tak bardzo z instytucjami Unii Europejskiej, gdybyśmy w czambu i do końca na ślepo nie popieraliby Donalda Trumpa, dzięki czemu mielibyśmy lepsze relacje z Ameryką, to czy teraz ta sytuacja nie wyglądałaby inaczej? Czy tutaj jednak pana zdaniem nie zawiodły te kanały dyplomatyczne? No bo wiadomo, że w jedności w tej sytuacji jest siła. No i w tej chwili być może wyglądałoby to zupełnie inaczej. A może też to jest... Tak. Nie sądzę. Proszę zwrócić uwagę, że Europa i NATO raczej udzieliły nam poparcia w tej sytuacji. Mhm. No niektórzy nawet twierdzą, że toczone są rozmowy zamiast polskich dyplomatów, że toczy Angela Merkel i Ursula von der Leyen. Okej, ale wie pan, to jest konsekwencja tej słabości państwa, o której mówiłem, że my nie jesteśmy w stanie żadnych rozmów samodzielnie z Putinem i Łukaszenką toczyć, bo oni nas po prostu nie będą słuchać, nie mamy na nich żadnych lewarów. Te lewary mają Niemcy, mają Stany Zjednoczone i dlatego oni będą z nimi rozmawiać. To, że my się tutaj, czy my się tu mamy prawo obrazić, zrzymać na to, czy to mogło być rozegrane delikatnie, to jest inna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o relacje z elitami unijnymi, to myślę, że my od początku byliśmy w kleszczach i to, czy mielibyśmy lepsze relacje ze światem, powiedzmy, dyplomacji europejskiej, unijnej, ze światem umownie, nazwijmy go, brukselskim. Ja bym ogólnie wolał, żebyśmy mieli lepsze relacje i uważam, że o wiele rzeczy skonfliktowaliśmy się z Unią zupełnie niepotrzebnie. Jak pani wie, jestem przeciwnikiem bardzo konsekwentnym działań ministra Ziobry i nie widzę z nich żadnego zysku dla Polski, widzę same straty. Więc uważam, że tego wszystkiego można uniknąć. Nie zmienia to faktu, że uważam, że nawet gdybyśmy tego uniknęli i mieli te lepsze relacje, to niewiele by to zmieniało w naszej obecnej sytuacji. No dobrze, panie doktorze, przepraszam, to też wejdę w słowo. Jesteśmy w pewnego rodzaju kleszcza. Okej, ale to czym w takim razie, proszę mi wytłumaczyć, ale naszym widzom przede wszystkim, różni się sytuacja Polski na arenie międzynarodowej, gdybyśmy nie zdążyli sobie zniszczyć tych relacji z Unią Europejską, od sytuacji, w której Aleksander Kwaśniewski brał udział w cudzysłowie w pomarańczowej rewolucji, albo prezydent Lech Kaczyński poleciał do Gruzji. Pamiętamy to bardzo doskonale. Znaczy, oczywiście tam Francja grała pierwsze skrzypce, ale jednak obecność Lecha Kaczyńskiego była niezwykle ważna. Wtedy też w to wszystko była uwikłana Rosja i wtedy jednak no, jakoś te konflikty udało się rozwikłać. To czym się różni tamta sytuacja od tej? W sensie dyplomatycznym. Na przykład tym się różni, że wtedy Rosja nie trzymała Europy za gardło poprzez brak paliwa, którym Europa mogłaby się ogrzać w zimie, a teraz trzyma. Rosja była dużo, dużo słabsza wtedy i Europa nie była w takiej sytuacji, jak jest teraz. Natomiast ja bym chciał wrócić do tych kleszczy, o których powiedziałem. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o relacje tutaj Europy z Polską w tym konflikcie. My, biorąc na siebie ciężar siłowego powstrzymania migrantów, którzy zostali sprowadzeni celowo i właśnie po to, żeby zdestabilizować sytuację w Polsce i szerzej w Unii, my odwalamy brudną robotę za Unię.
Gdybyśmy tych migrantów zaczęli puszczać, niezależnie od tego, że wywołałoby to destabilizację sytuacji w Polsce większą, to mogłoby to doprowadzić do zamknięcia granicy Schengen przez Niemców, że tak powiem, może by wygenerowało większy jakiś nacisk ze strony Niemców na Rosję, tego nie wiemy, ale spowodowałoby jednocześnie, że Niemcy tak naprawdę mieliby do nas pretensje, że my tego nie robimy. To by paradoksalnie pogorszyło nasze stosunki z Niemcami jeszcze bardziej. Polski rząd się znalazł w takiej sytuacji, że głosząc różne często retoryki, używając antyniemieckiej i eurosceptycznej co najmniej, wykonuje za Niemców, za bogate państwa Zachodu, brudną robotę zatrzymania migrantów, których państwa Zachodu już nie chcą i dlatego państwa Zachodu nam udzielają przynajmniej werbalnego poparcia w tej sprawie, bo się cieszą z tego, że to nie one się muszą tłumaczyć ze zwłok znajdywanych na swoich granicach, bo społeczeństwom zachodnim byłoby to dużo trudniej wytłumaczyć. Ale jednocześnie to powoduje, że my będziemy ponosić coraz większe wizerunkowe koszty, a w moim przekonaniu alternatywy nie mamy. I dlatego ten konflikt od początku był dla nas przegrany. Możemy mówić tylko o minimalizacji strat. No dobrze, panie doktorze, to w takim razie, czy my jesteśmy w stanie zminimalizować straty, jeżeli chodzi o tę wojnę informacyjną? Wielu stawia tezę, że my wojnę informacyjną na razie z Aleksandrem Łukaszenką przegraliśmy. Czy pan się zgadza z tą tezą? Nie do końca. O tyle, że nie jesteśmy postrzegani, wydaje się, w tej chwili przez Zachód, tak jak był postrzegany Orban w 2015. Proszę zwrócić uwagę, że Orban, który próbował falę migracyjną wtedy powstrzymać, Zachód był wtedy dużo bardziej pewny siebie, dużo bardziej miał otwartą postawę w stosunku do przybyszów i uważał, że jakby działał w tym starym paradygmacie, że przybyszów musimy przyjmować, będziemy przyjmować i jesteśmy w stanie ich stopniowo w nasze społeczeństwa zintegrować. W tej chwili wydaje się, że perspektywa Zachodu już się zmieniła, że to złudzenie się rozwiało, że jakby ta presja migracyjna stała się tak duża, że państwa Zachodu uświadamiają sobie, że taka polityka otwartych drzwi jest nie do utrzymania na dłuższą metę. I tak jak w 2015 Orban stał się pewnego rodzaju chłopcem do bicia dla mediów zachodnich przez to, co robił, to my w tej chwili raczej jednak takiego odbioru na Zachodzie nie mamy. Proszę wspomnieć te podziękowania w Bildzie opublikowane. Ciekawy bardzo dzisiaj wywiad z byłym szefem Urzędu Federalnego do spraw ochrony konstytucji, czyli cywilnego wywiadu niemieckiego, w którym on całkowicie popiera stanowisko Polski. Proszę zwrócić uwagę, że Niemcy, które są krajem poważnym, to znaczy są takim krajem, w którym były szef wywiadu nie udziela wypowiedzi publicznie mających duże znaczenie międzynarodowe bez konsultacji z aktualną ekipą rządzącą, więc to jest mocny sygnał tak naprawdę z kręgów elit politycznych niemieckich. Popieramy to, co robicie. I myślę, że tutaj na pewno mogliśmy wiele rzeczy rozegrać lepiej, nie przeczę. Natomiast jeżeli chodzi o te politykę, jeżeli przyjąć, że naszym celem była jakaś minimalizacja strat, to w jakiś sposób próbujemy tym kryzysem zarządzać tak, żeby tych strat było jednak mniej, a nie więcej. Co nie zmienia faktu, że w ogólnym wymiarze jakby jest to klęska naszej polityki wschodniej i jest to dramatyczna zmiana naszej sytuacji na gorsze, bo sądzę, że w ten czy inny sposób Rosja aneksji Białorusi dokona, to znaczy, że rosyjskie wojska na Białorusi się znajdą. Pytanie jest, czy uda się przerwać eskalację, czy uda się uniknąć, bo to będzie nasz wizerunek tak naprawdę i cała tutaj kwestia tego destabilizacyjnego celu Federacji Rosyjskiej, jaki sobie sądzę postawiła, to z całą ostrością dopiero stanie wtedy, kiedy na granicy padną trupy, które będą ofiarami strzałów z broni palnej. A to się wydaje krok, nie wiem czy nieuchronny, miejmy nadzieję, że nie nieuchronny, ale to się wydaje logicznie następny krok na tej drabinie eskalacyjnej. To jest pytanie, czy Polska pracuje, w jaki sposób pracuje nad tym, żeby takiej sytuacji uniknąć, albo żeby, jeżeli do takiej sytuacji dojdzie, to żeby dało się to przedstawić w ten sposób, że to nie jest wina nieludzkich oprawców z polskich służb, z kraju, który prawda łamie prawo unijne, nie przestrzega praw człowieka. I tutaj się zgadzam z panią, że oczywiście gdybyśmy mieli lepszy PR w kwestii przestrzegania prawa unijnego, to by nam tę sytuację ułatwiło. Natomiast to jest modalność, że tak powiem, o znaczeniu dużo niższym niż te zasadnicze modalności, które przedstawiłem wcześniej. No nasza sytuacja jest fatalna i to się nie zmieni. Możemy walczyć o to, żeby była trochę mniej fatalna. Panie doktorze, to jeszcze chciałam zapytać pana o obecność, a raczej nieobecność prezydenta Andrzeja Dudy w całej tej sytuacji, w całym tym konflikcie. O co tutaj chodzi? Jak to jest możliwe, że głowa państwa, że zwierzchnik sił zbrojnych znajduje czas na mecz Polska-Węgry, a nie znajduje czasu na to, żeby prowadzić działania dyplomatyczne, żeby w jakikolwiek sposób się angażować, żeby chociażby nawet pozornie przyjść do Sejmu i wysłuchać posłów w sprawie ustawy o ochronie polskich granic? Panie redaktor, no ja się już przyzwyczaiłem, pani nie? To znaczy,
Andrzej Duda jest bardzo pasywnym prezydentem, prawda? I to jest cena za zmianę modelu prezydentury, która się dokonała już za czasów Platformy, już za czasów Bronisława Komorowskiego, a zaczęła się dokonywać, a ostatecznie się dokonała za czasów pierwszej tak naprawdę prezydentury Andrzeja Dudy. Obydwaj przywódcy głównych obozów politycznych w Polsce, to znaczy najpierw Donald Tusk, potem Jarosław Kaczyński, doszli do wniosku, że jest kompletnie nieopłacalne politycznie utrzymywanie modelu prezydentury, w którym prezydentem zostaje ktoś, kto jest liderem, współliderem obozu politycznego. Myśmy wcześniej mieli, był taki mechanizm z różnych powodów, już nie będę tutaj wykładu rozwijał, z różnych powodów mieliśmy taki model prezydentury, w którym prezydentura była pożądana przez liderów politycznych, przez samców alfa. Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, to byli wszystko ludzie, którzy uważali się za liderów lub za współliderów pewnych środowisk, mieli własne ambicje, własne zdanie mieli. Natomiast Donald Tusk wyraźnie powiedział jeszcze przed śmiercią Lecha Kaczyńskiego w Smoleńsku, jak zaczynała się dopiero kampania prezydencka, ogłosił, że nie będzie kandydował w tym słynnym wywiadzie. Tak. Powiedział, że on nie zamierza być strażnikiem Żyrandola. Zdeprecjonował tę prezydenturę i wskazano na tę prezydenturę człowieka, który własnych żadnych dużych ambicji politycznych nie miał. Bronisław Komorowski nie był liderem, nie był tym samcem alfa i miał spolegliwą, przyjazną rządom Platformy prezydenturę. I ten model, Jarosław Kaczyński uznał, że ten model jest doskonały, pozwala skomasować realną władzę w rękach prezesa partii. Do tego obydwaj panowie dążyli, taka była ewolucja polskiego modelu władzy. I Jarosław Kaczyński powtórzył ten manewr w jeszcze bardziej uskrajnionej wersji, dlatego że Bronisław Komorowski, chociaż był politykiem, nie był politykiem wielkiego formatu, nie był politykiem właśnie takim liderem, ale był politykiem z długą historią polityczną, z długą historią zajmowanych stanowisk, był ważnym politykiem. A Jarosław Kaczyński wysunął na kandydaturę Andrzeja Dudy, który był politykiem naprawdę zupełnie niskiej rangi, mało istotnym, mało ważnym i pozbawionym własnych ambicji, któremu to stanowisko prezydenta, no tak powiem brutalnie, marionetkowego bardzo odpowiadało. I takim też prezydentem przez pierwszą prezydenturę był. Był prezydentem, który miał w przyjemny sposób zapewniać poparcie dla partii rządzącej, być sympatyczny, miły i raczej taki nie wchodzący w konflikty. To też odpowiada bardzo jego naturze. No i w związku z tym prezydent Duda nie chciał się konfliktować z własnym obozem politycznym. Rzeczywiście kilka razy próbował i zupełnie mu to nie wyszło. Weto do ustaw sądowych, które do dzisiaj jest mu wypominane przez Zbigniewa Ziobrę jako rzekomy ruch, który zrujnował wspaniałą reformę sądownictwa, ale przecież to weto nic nie dało. Ustawy zostały, nie doprowadziło do realnych negocjacji między prezydentem a obozem rządzącym. Jarosław Kaczyński zmusił Andrzeja Dudę do zaakceptowania kolejnej wersji reformy sądownictwa w kształcie niemalże identycznym, jak ten pierwszy, który Andrzej Duda zawetował. Ja rozumiem. Więc mamy prezydenta, który jest bardzo pasywny, chce być miłym chłopcem. Ale właśnie o to chodzi, o to chciałam zapytać. Czy to rzeczywiście jest tak, że Andrzej Duda po prostu nie ma ambicji, chce być miłym chłopcem i zastanawia się tylko nad tym, czy w Szczyrku spadł już śnieg, czy po prostu jest hamowany przez Jarosława Kaczyńskiego i po prostu nie pozwala mu się pewnych działań wykonywać i pewnych inicjatyw w jakiś sposób organizować? Pana zdaniem jak to jest? No to się zbiega. Nie wiem, czy mnie słychać, bo troszkę słychać, się zawiesiło. Słychać, słychać, nie, tak? Słychać. To się zbiegają się różne czynniki osobowościowe, droga polityczna Andrzeja Dudy, która była wcześniej dosyć krótka, nie była nacechowana samodzielnością, nie była nacechowana rywalizacją. Myślę, że autentyczne przekonanie Andrzeja Dudy, że to, co robi obóz PiS, jest tak naprawdę słuszne, dobre, że trzeba pomagać, a nie ułatwiać, że trzeba ułatwiać, pomagać, a nie przeszkadzać, nie wkładać kija w szprychy. Myślę, że on siebie postrzega, zresztą takie wypowiedzi też miał, że jest takim pomocnikiem tutaj, supportem dobrej zmiany, a nie człowiekiem, który ma samodzielną jakąś wizję polityczną. No, no i tyle. Ale oczywiście to powoduje, że pewnego formatu, pewnej takiej gravitas politycznej, którą politycy z wielkim ego, z wielkimi ambicjami mają, on nie ma i w związku z tym nie staje się liderem. W sytuacjach kryzysowych trudno mu jest teraz nagle zacząć grać tak, jakby jakimś samodzielnym liderem był. Aleksander Kwaśniewski, co by o nim powiedzieć, prawda, bardzo krytycznie oceniam okres rządów SLD, okres hegemonii SLD w Polsce, którego przecież tego układu SLD-owskiego prezydent Kwaśniewski był jednym z najważniejszych zwolenników. Natomiast rzeczywiście w sytuacji kryzysu międzynarodowego, w sytuacji pomarańczowej rewolucji na Ukrainie, Aleksander Kwaśniewski zdecydował się interweniować i odegrał tam istotną rolę. No prawdopodobnie dlatego, że jako człowiek miał takie ambicje, a nie inne, że on chce przejść do historii.
i dzięki temu rzeczywiście do historii przeszedł, prawda? Natomiast no, Andrzej Duda jest innego rodzaju człowiekiem i dlatego został wybrany na to stanowisko przez Jarosława Kaczyńskiego. Bardzo dziękuję panie doktorze za to spotkanie. Doktor Jacek Sokołowski, politolog Uniwersytet Jagielloński. Pozdrawiamy, bardzo ciepło, dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo, kłaniam się i pozdrawiam. Do widzenia państwu.